Tak naprawdę w momencie, kiedy pisano opowieść o ofiarze z Izeaka, to nikt ofiar z dzieci już nie składał. To jest opowieść intelektualisty dla innego intelektualisty, gdzie są granice ufności w Bogu. Radio naukowe. Już nie składano, bo wcześniej owszem, poświęcano pierworodnych w ofierze dla Jachwe. To najpewniej ślady tradycyjnych form religijności nakładających się na Jachwizm w starożytnej Palestynie. A echa, ofiary z własnego dziecka słyszymy nawet współcześnie, w kościołach. Zapraszam Was na wielką podróż do początków judaizmu i powstania koncepcji Boga Wszechobecnego. Karolina Głowacka, dzień dobry, to jest Radio Naukowe. Działamy dzięki wsparciu na patronite.pl ukośnik Radio Naukowe. Odcinek 100. 64. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio naukowe. łączy wiedzę. Profesor Łukasz Niesiełowski z Pana odwiedził studio Radia Naukowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Historyk starożytności, specjalizujący się w tematyce historii starożytnej Palestyny, dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Już z profesorem rozmawiałam w Radiu Naukowym. Zostawiam oczywiście linki do poprzednich odcinków. Dzisiaj zajmiemy się początkami judaizmu, źródłem tej wielkiej religii, z której wyrosły przecież kolejne to truizmy. Kiedy tego szukać, w którym momencie historii? Niby proste pytanie. Takie <grym> na skomplikowane początek, odpowiedź. prawda? No to jak w wielu wypadkach początki to jest proces, nie wydarzenie punktowe. W nomenklaturze rzeczywiście używamy pojęcia judaizm na określenie religii wyznawanej przez Żydów starożytności, ale nie jest to religia jednolita przez całą starożytność. Przyjęło się mówić, że judaizm od, powiedzmy, I czy drugiego wieku naszej ery, ma już taką formę, która w niewielkim tylko stopniu będzie ulegać zmianie do współczesności. O, nie będę wchodził tutaj we współczesne podziały w judaizmie między ortodoksyjny, konserwatywny, liberalny odłam synagogi, ale mniej więcej jest tak, że w czasach rzymskich, po 70. roku naszej ery, kiedy zburzono świątynię jerozolimską, większość Żydów tworzy dość spójny system religijny, który nazywamy judaizmem. On będzie ulegał zmianie poprzez doprecyzowanie różnych zasad religijnych. Między innymi w II wieku powstaje tekst, który się nazywa Miszna. To jest zestaw takich przepisów religijnych, który doprecyzowuje. Te obyczaje, które prawdopodobnie w tradycji ustnej funkcjonowały i zostały teraz dopowiedziane, co należy, czego nie należy robić w różnych sytuacjach. Następnym etapem w ewolucji judaizmu będą dwa wielkie teksty religijne, czyli najpierw Talmud Jerozolimski, potem Talmud Babiloński. To są też jakby wykładnie rabinów uczonych w piśmie, dotyczących tak naprawdę prawa zwyczajowego, ale również trochę takiej jakby no, opowieści typu midraszowej w tym materiale się znajduje. I to jakby dopowiedzenie, jak należy ten świat religijny pojmować przy założeniu, i to jest dla judaizmu fundament, że najważniejszym źródłem prawdy religijnej jest Tora, czyli pięcioksiąg mojżeszowy, do którego dobudowano dwa inne zespoły tekstów, to są prorocy, czyli nawim, i pisma, czyli ketuvim. Razem te trzy elementy, Tora, pisma i prorocy, w judaizmie, czy po hebrajsku określa się skrótem tanach, czyli właśnie ta od Tora, na od nawim i ketuvim, czyli pisma. I to są plus minus to, co my, chrześcijanie nazywają Starym Testamentem. Nie jest to dokładnie jednolite w różnych też odłamach, ponieważ jak państwo tworzą Biblię wydaną przez protestantów, to znajdą inną liczbę ksiąg niż Biblii katolickiej czy prawosławnej. No ale dla judaizmu mówimy o tekstach, które były pisane i zachowały się po hebrajsku lub w niewielkim stopniu po aramejsku. No to mówisz o tym w pewnym sensie finale kształtowania się judaizmu, bo jasne, że to mówiłeś o tym, że on się później jeszcze po tym drugim wieku delikatnie modyfikował, zmieniał były te podziały, ale mnie szalenie ciekawi, kiedy się on wyłania. Mówisz, że to jest proces, to może tak zapytam. Kiedy były pierwsze wzmianki o Jachwę, o których wiemy? No dobrze, to teraz idzie w głęboką tak. starożytność. No więc Jachwę jest Bogiem o bardzo dziwnej proweniencji, ponieważ mamy, no oczywiście Stary Testament mówi, że to jest Bóg Izraela, natomiast ze źródeł pozabiblijnych o Jachwę wiemy bardzo mało i mamy tak naprawdę kłopot ze wskazaniem pochodzenia tego bóstwa. W tej chwili na ogół się zgadzają badacze, że Jachwę jest taką odmianą lokalną Boga Nieba, który pod imieniem El jest często czczony w Panteonach, powiedzmy, w wybrzeżu syropalestyńskim, no i ma jakieś wspólne cechy w różnych odmianach swoich. Czyli to jest to taki Bóg sędzia, Bóg stwórca, Bóg sprawiedliwości. Jako Bóg nieba jest również takim Bogiem Najwyższym, który jest otoczony gronem bogów niższego rzędu. W mitologii zachowanej w tekstach z Ugarit, to jest XIV-wieczny korpus tekstów, znajdujący się, no miasto leżące na wybrzeżu, Syryjskim. To jest takie, powiedzmy, jeden z nielicznych zespołów źródeł, który nam trochę pozwala o późnej poce brązu coś powiedzieć, jeśli chodzi o ich wierzenia. XIV wiecznych, przed naszą erą. XIV przed mm -hmm. naszą erą, tak. Tam mamy na przykład mit o walce o hegemonię między Balem, bogiem burzy, który próbuje zyskać na znaczeniu. Powiedzmy w Panteonie, i motem, który jest bogiem zaświatów, i ten wątek, na przykład bala umierającego i odradzającego się na wiosnę, który znamy w wersji greckiej z Persefoną, czy z egipskim z Ozyrysem że bóstwo umiera i się odradza jest elementem, który w tym horyzoncie religijnym otaczającym Izrael jest znany. El albo Jachwę jako emanacja Ela nie ma takiej cechy, nie ma możliwości bycia Bogiem płodności. Jest to bóstwo patronujące jakiejś grupie ludzi, no i tutaj zaczyna się trochę spekulacja. To znaczy, w zależności od tego, co powiemy o historii Izraela jako etnogenezie tego ludu, ja myślę, że jesteśmy w XI, XII wieku przed naszą erą, kiedy coś na pogórze Efraimskim się zmienia i jakaś ludność zaczyna w inny sposób niż otaczająca ich kultura kananejska funkcjonować, to oni zapewne w jakimś sensie identyfikują się właśnie jako wierni Jachwe, ale my to wiemy z Biblii, a nie ze źródeł pozabiblijnych i to jest nasz wielki dramat, ponieważ nie mamy źródeł, które by potwierdzały, że Jachwe jest Bogiem Izraelitów. W tym momencie, kiedy Izrael wytwarza się jako osobna grupa. No, nie chcę użyć etniczna, bo, mm -hmm. bo to nie jest etnos jeszcze, ale, ale jakaś grupa. To, gdzie jesteśmy bezpieczni, to jest wtedy, kiedy pojawiają się źródła pisane również poza biblijne, i to jesteśmy już w trochę późniejszym okresie, czyli w IX wieku. W IX wieku przed naszą erą pojawia się strukturalne państwo. O nazwie Izrael, ze stolicą w Samarii, którego twórcą jest Omri, a potem Ahab, jego syn, jest jego wielkim budowniczym. I dlatego państwa widać wielki sukces Jachwe. Prawdopodobnie mamy sytuację, w której dynastia. Promuje swojego Boga opiekuna, jakim jest właśnie Jahwe, buduje wielką świątynię w Samarii i robi coś, co mamy analogię, dlatego w tekstach pozabiblijnych, m.in. tak zwana stela Meszy, to jest Mesza był królem Moabu, to jest sąsiadujące z Izraelem królestwo na wschodzie, za Jordanem, i tam jest podobny mechanizm zrobiony, jak zrobili Izraelici czy królowie izraelscy z Bogiem, mianowicie Podbijając jakiś teren, zakładają świątynię swojego bóstwa, czyli bóstwa, które jest opiekunem dynastii i niejako mówią podbitej ludności. A teraz złóżcie ofiarę temu bóstwu, bo. Ten gest lojalności wobec bóstwa jest tożsamy z lojalnością wobec dynastii, której to bóstwo patronuje. Czyli są sklejone, tak? One są ze sobą połączone. I te potęgi, rozumiem, wzajemnie się też napędzają: potęga tak. państwa, potęga Boga. Dynastia mhm. wybrała tego Boga, w rozumowaniu religijnym Bóg wspiera tę dynastię, i my w symbolicznym języku zależności mówimy: wszyscy poddani tej dynastii są poddanymi tego Boga i odwrotnie. I to jest prawdopodobnie moment, Teraz będzie rzecz ważna, a, więc podkreślam, bo to jest potencjalnie informacja dla niektórych nowa, w którym po raz pierwszy kult Jachwy trafia do Jerozolimy. Ponieważ wszystko wskazuje na to, że Jerozolima ma jakiegoś boga z epoki brązu, jeszcze i o innych cechach, i innym imieniu. Dyskusje mogą trwać, czy to jest Szalem, na co by wskazywała nazwa miasta, tak? Bo miasto Jerozolima to jest Uru Szalimu, to jest pierwotne w epoce brązu brzmienie tego toponimu. To znaczyłoby miasto Szalema, więc jest takie bóstwo Szalim, więc może jest tak, że pierwotnym bogiem Jerozolimy jest właśnie Szalim. Natomiast w IX wieku, kiedy Izrael powiększa swój terytorialny zasięg i w tym wchłania również Jerozolimę, Osadzają tam swoich urzędników, kogoś w rodzaju wicekróla, i budują tam świątynię Boga z Samarii, Boga Izraelskiego, którym jest Jachwę i on po prostu się przyjął. I to, co my mamy w Biblii, jakby już nawet nie ma tej pamięci o tym, że Jachwe w Jerozolimie nie jest pierwotny. Ale prawdopodobnie rzeczywiście tak się tam pojawił. No też tak myślę, że nie wypada zachować takich rzeczy w świętej księdze, ale to trochę inna rozmowa, jak Biblia była pisana, o czym zresztą też Łukasz Niesiełowski z pana szczegółowo opowiadał. Ja bym chciała poprosić cię o to, żebyś nakreślił taką wizję. Geograficzno-klimatyczną świata, w którym Jachwę się pojawia. Czytałam w Twojej książce i profesor Krystyny Stebnickiej, Historia Żydów w starożytności. Bardzo Wam polecam. Wszystko, co się tutaj dzisiaj będę mądrzeć, to wiem właśnie z tej książki, że w zasadzie no, nie był to jakiś zachęcający teren. Egipt fajnie, bogato, żyźnie od Nilu, Mezopotamia, Eufrat, Tygrys, super, wszystko jest OK. A tu jakoś tak sucho. Podzielone to wszystko, nieciekawie, taki jakiś biedny zakątek świata. Najlepiej o tym mówią archeologowie, ponieważ archeologowie, jak wiadomo, lubią zabytki i zabytki dzielą się na nudne, czyli nieefektowne, z których mnóstwo informacji można wydobyć, i spektakularne, które są pięknym eksponatem wystawionym w muzeum. Otóż no z terenów dzisiejszego państwa Izrael, czy dawnej Palestyny, szeroko rozumianej, takich monumentalnych, spektakularnych zabytków, dzieł sztuki naprawdę mamy niewiele. To jest obszar, który w starożytności. I to świadczy o biedzie? Bieda to jest też pojęcie względne. No tak? tak, ale to jest teren znacznie mniej zaludniony niż Mezopotamia i Egipt. To jest region o mniejszych zasobach. To znaczy, wiele trzeba. Na przykład w przeciwieństwie do Libanu. Liban jest zawsze bardzo bogaty w stosunku do tego, co się dzieje na południu. Tak, ja traktuję Palestynę jako terytorium na, leżące na południe od Libanu. I Liban, czyli Fenicja, to jest inna historia. Natomiast ten teren, którym ja się zajmuję, powiedzmy w Dolinie Jordanu i zwłaszcza leżący na zachód od Jordanu i Morza Martwego, no to to jest teren, na którym przebiega na przykład naturalna granica opłacalności upraw rolnych, które na ogół uważa się, że to jest 400 mm wody deszczowej rocznie. I ona przepada mniej więcej przez środek obecnego państwa Izrael, no właśnie od północy nawadniając w sposób zadowalający, żeby można było uprawiać rolę, ale na południu już nie. Ta linia się przesuwa w zależności od zmian klimatycznych i widzimy na przykład, że w XIII-XII wieku przed naszą erą teren niezdatny do uprawy roli jest coraz większy. Potem klimat się troszkę poprawia po tysięcznym roku, ale nadal no, na połowie obszarów, na których istniało Królestwo Judy na przykład, gospodarka rolna jest niemożliwa. I to byli koczownicy, którzy paśli owce, kozy. Stąd ta pasterska kultura wszędzie zapisana w bibliotekach. Pasterska Biblii, tak? kultura jest lokalna, jest bardzo wewnętrzna, no ale też trudno powiedzieć, ile tych tradycji jest czysto własnych, obserwowanych, powiedzmy, w zagrodzie, a czym jest na przykład zapożyczenie z tradycji sąsiednich, tak? Niedaleko za Jordanem i Morzem Martwym są też całe grupy plemion, które funkcjonują na modłę arabską, jak powiedzieliby pewnie starożytności, czyli właśnie nie mają stałych miejsc osiedlenia i wędrują. Ta wędrowność niektórych mieszkańców Bliskiego Wschodu jest immanentną częścią tego świata od niepamiętnych czasów. Więc miasta żyjące z uprawy roli współżyją i współfunkcjonują z koczownikami lub ludnością półkoczowniczą, która zawsze gdzieś na pograniczach terenów rolnych istniała. I istnieje nadal. To, czy Beduini są do tej pory elementem krajobrazu. No nałóżmy na te początki judaizmu szerzej warstwę historyczną. Mówisz, że w IX wieku już możemy spokojnie powiedzieć, że kult Jachwy był wcześniej trochę, to jest w odmętach takich mgłych historii, tak powiedzmy. Jak wygląda właśnie ta sytuacja polityczna? Mamy już królestwo wtedy? Mamy królestwo, królestwo Izraela, mamy stolicę w Samarii, mamy państwo, urzędników, podatki... Armię, którą opłaca władca, mamy strukturę administracyjną, czyli jakiś rodzaj regionów, na które się podzielono Królestwo Izraela, bo wiemy o jakichś namiestnikach, takich osobach, którzy są na przykład odpowiedzialni za delegowanie pracowników najemnych albo takich wykonujących pracę przymusową. Więc mamy struktury państwowe, królestwo, dynastię i boga dynastycznego. Ale jednej rzeczy nie powiedzieliśmy: Jachwe jest Bogiem dynastii, ale to nie jest jedyny Bóg. Wtedy jeszcze jachwizm, czy ta religia, która jest wyznawana zarówno przez króla i dworzan, jak i przez poddanych, jest religią politeistyczną. Ona zyskuje, to jest uczony termin religioznawczy, cechy henoteizmu. Henoteizm to jest taki system, w którym jeden Bóg jest Bogiem naczelnym, a pozostałe bóstwa mają trochę niższą rangę. I w pierwszym okresie istnienia tego królestwa, czyli IX-VIII wieku, mamy bez wątpienia taką sytuację, że Jachwa jest Bogiem naczelnym, najważniejszym. Z twórcą? Zapewne już z twórcą, ale jakby najważniejsze jest nie tyle teologiczny aspekt Jachwizmu, co polityczny. Dlatego jest najważniejszy Jachwę, bo to jest Królewski. to jest bóg mhm. króla i dynastii. I to na przykład dobrze widać w analizie źródeł tekstowych. Mamy jedną ze źródeł informacji o kultach i o bogach czczonych w tym okresie, są pieczęcie, na których pojawiają się imiona właścicieli. To bardzo często jest standardowe, taki sztampowy sformułowanie, pieczęć należąca do kogoś, syna kogoś. Czyli na jednej pieczęci czasem pojawia się urząd. Ale na ogół jest to imię i imię ojca. Ale te imiona mają bardzo często tak zwaną strukturę teoforyczną. Wszystkim dobrze znany premier Izraela współcześnie ma nazwisko teoforyczne, ponieważ Natan-Jahu dokładnie jest, oznacza tyle, co Natan, czyli dany, Jahu przez Jachwę. Spolszczyć można Natan-Jahu jako Bożydara. Otóż taki Bożydar, jeśli ma w imieniu swoim element Jahu, pokazuje, że jest on w sferze okołodworskiej religii, w którym należy dać dziecku, Imię Boga dynastycznego, przyjść do króla i powiedzieć właśnie, ja jestem lojalnym urzędnikiem, bo widzisz, władco, ja też czczę głównie jachwę. Ale pieczęcie, które mamy, mamy wyłącznie elity państwa. Ci, którzy naprawdę mogą się z królem spotkać, albo król wie, może wiedzieć o ich istnieniu, ale nie mamy informacji o imionach, jakie nosili chłopi, rzemieślnicy na prowincji, nie mówiąc już o niewolnikach, po prostu tych źródeł nie mamy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że intensywność tego jachwizmu jest znacznie większa w stolicy i tam, gdzie to państwo w centrum kumuluje wokół dworu, a na prowincji jest mniej intensywne. To zjawisko on powiedział, tak jakby. Przywołać wszystkim pewnie dobrze znany obraz chrystianizacji Polski, w którym najpierw ten Kościół i ten biskup jest w tych kilku miejscach, gdzie książęta, a potem królowie polscy funkcjonują, a na tą wieść ona dochodzi dopiero pewnie po 200-300 latach. się miksuje. Czy Jahwe miał partnerkę? I nie jest to pytanie, które by można uznać za oburcze, ponieważ w drugiej księdze królewskiej czytamy posąg Aszery, który sporządził, postawił w świątyni, o której. Pan powiedział do Dawida i do syna jego Salomona: W świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela, kładę moje imię na ich wieki. Czyli oto Pan Jahwe mówi, że to jest jego świątynia i w tej świątyni stoi sobie posąg Aszery. O co tutaj chodzi? Jahwe, jako lokalny rodzaj Ela, jest normalnym bogiem panteonu bliskowschodniego i nie jest bogiem Jedynym. Jeszcze długo nie będzie. No więc nie będąc samemu, to trochę jest jak półżartobliwie powiem, jak sobie Państwo przypomną, opis stworzenia świata, jak Bóg stworzył tego człowieka i zobaczył, że on tak samotny, no to mu dodał kobietę. No to tak samo jest z tym Elem, czyli Jachwę. Nie funkcjonuje sam, funkcjonuje z jakimś panteonem, i partnerka jest potrzebna. I mamy. Źródła nie tylko biblijne, które rzeczywiście kłopotliwie traktują Aszerę. To znaczy, z jednej strony są miejsca, które mówią, że źli władcy, zwłaszcza promują kult Aszery, ale dokonujesz takich tekstualnych zabiegów z tekstem, że na przykład niektórzy interpretują sformułowanie Aszerot w liczbie mnogiej nie jako Bóstwo czy boginia, tylko jako na przykład święty las, tak, że ta ashera to miał być drewniany słup, ponieważ jest formułowanie w innym miejscu, że ktoś ściął asherę, tak jakby serżnął w sensie piłą. Może to jest tożsame bóstwo z przedmiotem, które jest wizerunkiem, ale nie Biblia jest tutaj najlepszym źródłem. Mamy bardzo ważne źródła z początku VIII wieku. Odnalezione na takim stanowisku Kuntilret adrut to jest daleko na południu, już na pustyni Negev, gdzie znajdowała się taki postój dla karawan i tam odnaleziono jeszcze w latach 70 trochę naczyń z inskrypcjami i rysunkami i na kilku naczyniach jest sformułowanie dla Jahwe z Samarii, i jego Aszery. W drugim miejscu jest Jachwe Steman i Aszery, ale ta para Jachwe i Aszera pada tam przynajmniej w dwóch miejscach. I nie mamy wątpliwości, że to, są, to jest dwoje bóstw. Które tworzą jakąś parę. Jest dyskusja o identyfikacji tych imion z obrazkami na tych naczyniach ceramicznych, ponieważ nie jesteśmy pewni, czy to, co tam jest narysowane, na przykład jest takie symbolicznie przedstawione drzewo życia, z obu stron odflankowane zwierzętami, które w wielu miejscach kultury syro-palestyńskiej jest symbolem bogini. Czy to znaczy, że to jest Ashera? Byłoby to spójne również z tym, że tym wizerunkiem Aszery ma być drzewo święte. Może tak, ale takiego dowodu. Wiążącego nie ma. Dużo na tym świadczy. Odpowiadając teraz krótko na ten, po tym przydługim wstępie, Jachwem ma partnerkę i ten kult Ashery rozwija się moim zdaniem bez kłopotu przez cały czas istnienia Królestwa Judy i Izraela czyli do początku VI wieku. A czy wiemy, jak wyobrażano sobie Jachwę? Jeśli, no bo czemu miałby nie mieć posągów, skoro, jak rozumiem, inni bogowie też posągi mieli i to był panem z brodą? Czy coś możemy na ten B broda temat Broda jest zawsze elementem Mądrości? obrazu męsko męskości. Okay. Jak ktoś jest bez brody, to znaczy, że jest młody. To jest też kłopotliwa odpowiedź na to pytanie. Po pierwsze, w Biblii jest wyraźny zapis o tym, że nie wolno sporządzać wizerunków bóstwa, ten zapis pochodzi zapewne z czasów niewoli babilońskiej. Jest on rozwinięty po niewoli babilońskiej i dotyczy realiów, w których świątynia... Jest opróżniona i też bóstwa nie ma w sensie fizycznego jego wizerunku. A nie wola babilońska to jest szósty wiek. Zaczyna się, roku. to są dwie daty, 597 i 586, czyli pierwsza i druga deportacja elity jerozolimskiej do Babilonu i trwa, trudno określić, bo tradycyjnie mówimy, że w latach 36 wieku, kiedy persowie podbijają Babilon, potomkowie judajczyków są uwolnieni, ale nie widzimy jakiegoś wielkiego marszu żydowskiego z powrotem. Ale to jest właśnie też bardzo ważny okres dla rozwoju religii judaizmu i za chwilę będę cię o to wypytywać, natomiast właśnie szalenie mnie ciekawi ten czas przed, mhm. czyli ten, te wizerunki, bo wiemy, że teraz się nie wolno pokazywać, no ale przed... Ale coś tempocją, wiemy, że robiło tak. wcześniej, tak. Znaczy, Mamy mało źródeł, Oczywiście najbardziej byśmy chcieli wykopać świątynię posąg. i tam znaleźć posąg. Świątynia w Samarii nie została wykopana, znaleziona w ogóle. Świątyni w Jerozolimie, wiemy gdzie była, ale po pierwsze nie chciałbym, żeby prowadzono tam wykopaliska, bo znajduje się nad tym meczet. W związku z tym wszystko, co tam się robi archeologicznie jest zarzewiem konfliktu. Ale przede wszystkim w Jerozolimie niczego nie znajdziemy, ponieważ w międzyczasie był taki ważny król, który się nazywał Herod. Słusznie nazwany Wielkim, który w miejsce starych świątyń, które istniały w tym miejscu od późnej epoki brązu, zniwelował teren, tworząc gigantyczne podium, ale zniwelował, to znaczy zniósł wszystkie budynki aż do gołej skały. Poszerzył tę skałę, tworząc duże podium, na tym wzniesieniu wystawił świątynię której ślady pozostają do tej pory widoczne, ta ściana zachodnia i ta świątynia, którą odwiedzał Jezus, to była świątynia wzniesiona przez Heroda Wielkiego. Ale Herod był takim budowniczym, że możemy sobie wyobrazić symboliczne buldożery, które tam przejechały, nic wcześniejszego tam nie znajdziemy tam zrobili taki porządek, że wszystko, co tam się znajduje, to jest tylko z czasów herodiańskich i później rzymskich. Innymi słowy, tego nie zobaczymy. Ale mamy pośrednie możliwości identyfikacji. Po pierwsze, jeśli Jahwe jest rodzajem Ela, to robimy założenie, że ikonografia Ela jest tożsama z ikonografią Jahwe. I Ela widzimy. Widzimy też z okolic Judy i Izraela pojedyncze przedstawienia jakichś bóstw, które nie mają oczywiście podpisu, to nie jest powiedziane, to jest Jahwe, tak? Ale jest to postać męska, na przykład stojąca na jakimś dzikim zwierzęciu. Na lwie, albo na stojąca. byku. Stojąca? ciekawe. To nie chodzi o takie, że to jest jeździec, który jest realistycznie przedstawiony, tylko to jest język symbolu, w związku z tym stoi na zwierzęciu, zwierzę jest, to jest to, co symbolizują siły tego bóstwa, a stojąca postać bóstwa, no ma właśnie symbolicznie pokazać, że to jest właśnie ten, a nie inny Bóg. I takie wizerunki mamy. Tak tego mężczyzny stojącego na dzikim stworzeniu. Później mamy dziwne z jedno, może właściwie najzabawniejszych przedstawień, które no, trochę każe myśleć, że to jest rodzaj interpretacji wyobrażenia sobie Jachwę. W IV wieku. Pojawiają się monety wybijane przez prowincję. To się nazywa wówczas Jehud, to jest pod panowaniem perskim. Żydzi mają rodzaj autonomii, mają również możliwość wybijania swoich monet. I jest moneta, z, na legendzie jest powiedziane, że ona pochodzi z Jehud, ale obrazek na tej monetie jest bardzo ciekawy, ponieważ jest to kopia ateńskiej monety, na której Ateńczycy przedstawiają Zeusa, siedzącego na tronie, któremu towarzyszy orzeł a stopy wspiera na rodzaju tarczy i to jest ikonografia na której jest legenda Jechud. Nie mamy wątpliwości, że mieszkańcy prowincji Jechud w momencie wybijania takiej monety byli jachwistami i to już na ogół monoteistami. Ale obrazek skopiowali z wyobrażenia Zeusa. Zeus też jest bogiem stwórcą, ojcem też innych bogów, też jest brodaty. Ma też tylko cechę, że jest bogiem burzy, tak, bogiem pioruna, czego pierwotnie Jachwe pewnie nie miał, ponieważ ta burzowość była przypisana innemu bóstwu, czyli balowi, który pewnie się te kompetencje jakoś zlały, ale. Można sobie wyobrazić, że kiedy Żydzi, będąc w kontakcie z kulturą grecką, szukali podobieństwa ikonograficznego dla swojego Boga, to odnajdowali go właśnie w wizerunku Zeusa. To jest bóstwo podobne dla nich. Chciałam zapytać, jak bardzo, jakim typem Boga Jachw był w tamtym czasie, jak był interpretowany? Czy on był Bogiem okrutnym? Ja wiem, że tutaj są naleciałości, jakie mamy w XXI wieku, to naszej ery, to się trochę inaczej na to patrzy, ale jednak, no bo jest przecież taka scena w Biblii dramatyczna, jak oto Abraham ma poświęcić swojego pierworodnego syna Izaaka i w ostatniej chwili Anioł go powstrzymuje, żeby tego nie robił. No Sama ta koncepcja zabijania własnego syna wydaje się być co najmniej dziwna. Ale przed laty taka dziwna by nie była, ponieważ piszecie o tym z profesorem Stebnicką, że bardzo częste były ofiary właśnie ze zwierząt, ale również z pierworodnych. Również dzieci. Przytaczacie chociażby takie cytaty też z Biblii, księga wyjścia. Pan powiedział do Mojżesza: Poświęćcie mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do mnie należeć będą pierwociny łona matczynego, zarówno człowiek, jak i zwierzę. Później to zostaje zakazane. W kapłańskiej księdze nie będziesz dawał dziecka swojego, aby było przeprowadzone przez ogień dla Molocha. Takie zrzucenie winy, że to dla Molocha nie było, nie dla Jachwe. Nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swojego. Jakieś to jest pomieszanie z poplątaniem. O co w tym wszystkim chodzi? Na pewno w epoce królewskiej istniały ofiary, które autorzy Biblii teraz przekształcili, właściwie to jest w septuagincie, czyli w tekście greckim. Ten moloch się pojawiał, a po hebrajsku to są ofiary, które można przyznać jako le molk i to jest termin molk, który my znamy z sąsiada Fenickiego, jest nazwą rodzaju ofiary. Tak jest ofiara przebłagalna, ofiara za dość ofiara całopalna itd. i tak dalej. Jedna z nich to jest ofiara molk. Słowo molk to jest imię słów bierny intensywny od rdzenia halach, znaczącego chodzić, czyli iść i to wcale nie jest takie nieznane, ponieważ słowo molk znaczy tyle co to jest to, co zostało posłane. Innymi słowy, nazwa ofiary, to jest czynności, jest tożsama z nazwą tego bytu, które zostaje Ofiarowane. zabite, mhm. czyli posłane Bogu. To jest posłane do Boga poprzez spalenie mhm. w dymie. Mhm. Kto z Państwa był na mszy katolickiej oprawianej po łacinie, wie, że ona kończy się zdaniem: Ite missa est. Idźcie, zostało posłane. Missa est, czyli nazwa mszy. Jest czyli ofiarowane Bogu, tak? Tak, ofiara została mm. posłana do Boga. Mm -hmm. Słowo msza, czyli missa i ten łaciński sformułowanie jest równo ekwiwalentne w sformułowaniu molk, czyli posłanie tej ofiary do Boga. I tego rodzaju ofiary mamy przez źródłach pozabiblijnych w świecie kartagińskim bardzo dobrze udokumentowane. Kartagińczycy składali w ofierze swoje dzieci dość powszechnie do pierwszego wieku przed naszą erą Grecy i Rzymianie się zrzymają na to, że to jest okropne, ale jakoś kartaginczycy sobie dawali z tym radę i prawdopodobnie przez analogiczną ofiarę praktykowano w epoce królestwa Judy czy królestwo Izraela też tego nie wiemy, ale na pewno w Judy, ponieważ wiemy, że to się odbywa. Bo, wyjaśnijmy, że się te królestwo podzieliły na północne Izrael i południowe Juda, nie? Nie, królestwo no Izraela właśnie. były w zasadzie zawsze odrębne, okay. tylko najpierw było królestwo Izraela właśnie ze stolicą w Samarii, które było duże terytorialne. Jerozolima była, o czym mówiłem, podległa jako niemało zaludniona prowincjonalna osada, a z czasem ta prowincja się uniezależniła i stała się niezależnym państwem, zrzucając z siebie to zwierzchnictwo izraelskie. Ale właśnie to też ważne, w Jerozolimie pozostała pamięć, że Jahwe nie jest judejski, tylko izraelski. I kiedy będzie budowa takiej monoteistycznej religii z Jahwe, to nie jest to Bóg Judy, tylko to jest Bóg Izraela, mimo że Królestwo Izraela nie istnieje już od 200 lat. No ale to wracamy do ofiar. Ofiary z dzieci były praktykowane w przestrzeni świętej, ale nie w świątyni. Świątynia jest przestrzenią, która może być skalana, może być powiedzmy czystość tejże świątyni może być zepsuta, tak, czy może być skalana właśnie poprzez różne nieczystości. Przez zmarłego, przez nieczyste zwierzę, zwierzęta, które się składa w ofierze, i jest to w porządku. To są owce, woły, kozy, ofiary z pokarmów. Ale nie mogą być ze świątynią, z przedmiotami świątynnymi, nie może mieć kontaktu nic, co jest zmarły człowiek. Czyli człowiek umierający, tak? zabity w świątyni, jest źródłem nieczystości. Podobnie nieczyste są zwierzęta jak świnia, pies czy osioł. I Biblia mówi na przykład, że jeżeli pierworodne wszystko ma należeć do Boga, no to również pierworodne świni albo pierworodne osła. Ale nie można go złożyć w ofiarze w świątyni, bo jest nieczysty. W związku z tym są dwie możliwości. Albo jest tak zwana ofiara zastępcza, czyli jak urodzi się gospodarzowi młody osiołek, to on zamiast zabijać tego osiołka w świątyni, to zanosi jagnię, które zastępuje. Tak? To jest ofiara zastępcza. A drugim rozwiązaniem jest, że robi się to gdzieś indziej. A nie w świątyni. No i takim miejscem jest Dolina Synów Hinnoma, Bet Hinnom, na południe od, od centrum Jerozolimy, która jest przestrzenią, gdzie jest później cmentarz. I zapewne tam była jakaś taka część sakralna przeznaczona na te nieczyste elementy kultu. W tym, moim zdaniem, ofiary z dzieci, które były praktykowane bardzo długo w księdze Jeremiasza, która jest pisana. Na przełomie VII i VI wieku, czy nawet już bardziej początku VI wieku. Zjawisko to nadal jest. Jeremiasz je potępia, ale jest świadkiem, że to się dzieje. A czy jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to były dzieci wszystkie, że to było coś naturalnego, czy to były, nie wiem, właśnie dzieci. Zastępcze, powiedzmy, biedoty, niewolników, niewolników. czy to nie właśnie jesteśmy. ojcowie zabijali? Nic nie jesteśmy w stanie nie powiedzieć. jesteśmy, zbadać. My nie możemy zbadać tego, ponieważ trzeba by to zbadać badać archeologicznie. No, w Jerozolimie nie ma takich szczątków. To inaczej zapytam, czyli w takim razie, bo, bo mówiłeś o kartagińczykach, to nie jest tak, że Jahwe był widziany jako jakiś wyjątkowo okrutny, krwiożerczy Bóg, tylko takie bywały nurty w religijności ówczesnej, tak czy nie? Tak, znaczy, bym powiedział, to nawet nie jest sprawa nurtu, tylko to jest taki wypadek, który jest testem trochę dla naszego patrzenia historycznego na przeszłość. To znaczy, jeżeli my nałożymy na to nasze moralne mm. standardy, są nieporównywalne do tego, co było w VII wieku przed naszą erą. To nie znaczy, że wówczas rodzice nie kochali swoich dzieci, a teraz je kochamy bezwarunkowo, tylko wówczas ludzie byli naprawdę pobożni. To, co się zmieniło, to jest to. To znaczy, w tej chwili, takiego Stopnia ufności w skuteczność czynności religijnych i wiarę w Boga, no jak przywołany przykład Akedy, czyli ofiary Izaaka. Gdyby to przełożyć na realia współczesne, no to dramat. Prawdziwą łaskę w oczach Boga zyska ten, który jest mu naprawdę wierny. I jakby ta nauka o tej wierności Bogu. Jest przez cały tekst biblijny obecny, tak? To jest przykład Abrahama, który właśnie jest wierny, Mojżesza, który jest wierny, Hioba, który traci wszystko, ale nie zmienia swojego podejścia, że Bóg jest tym właściwym dobrym, mimo że to Bóg sprowadza na niego te nieszczęścia. Ale to mimo że jest to ubrane w tę konwencję ofiary z dzieci, to jest bardzo późna, już intelektualna. Refleksja w judaizmie, która przenosi tak naprawdę punkt ciężkości ze spraw rytuału, bo tak naprawdę w momencie, kiedy pisano opowieść o ofiarze z Izaaka, to nikt ofiar z dzieci już nie składał. To jest opowieść intelektualisty dla innego intelektualisty, gdzie są granice ufności. Tam też jednak jest happy end. Więc... Tak, jest happy end. Mówi się, że to jest rodzaj takiej opowieści etiologicznej, tak? czyli jakby o genezie, dlaczego składamy ofiarę właśnie ze zwierzęcia. No ale ono składamy ofiarę paschalną w miejsce tego, co było ofiarą najważniejszą. Ale to przeskakując po alres stuleci do przodu, te interpretacje właśnie, czy wizja, że Jezus Chrystus zginął, został no, poświęcony, złożony w ofierze de facto. No, pierworodny. Czy jest to jest barankiem? Są, jest barankiem. To są echa tego sprzed kilku stuleci, tego myślenia? Moim zdaniem tak. To znaczy, myślę, że Jezus, czy to jest tak. Historyczny Jezus, o którym rozmawialiśmy kiedy tak. idzie, jest oczywiste. Że, ja że mówię że o tym istniał, teologicznym. Ale mhm. ubranie opowieści o śmierci Jezusa w język symboliczny, który jest nasycony tą tradycją ofiar z dzieci, w którym ojciec. Ofiarowuje syna, jak Abraham, Izaaka. Na przebłaganie, znamy to wszyscy. Doskonale. Jest to ofiara, która gwarantuje nam zbawienie, to to jest możliwe właśnie dlatego tej ciągłości pewnej koncepcji religijnej. To znaczy, że to są te wielkie ofiary, które te wielkie rzeczy załatwiają. No i rzeczywiście opowieść o śmierci Jezusa jest utkana z takich symboli, które widzimy w Starym Testamencie we wcześniejszych miejscach. To znaczy, jest to Pascha, Czyli ofiara przebłagalna, która jest to baranek składany w ofierze, a baranek jest zastępczą ofiarą za pierworodnych. Jezus jest pierworodnym synem Boga. I do tego na krzyżu mówi coś, co jest dość trudne w interpretacji. Eli Lama Sabachtani, panie Boże, czemuś mnie opuścił, ale słowo Sabachtani jest bardzo dziwnie podobne do, jest aramejskie, do hebrajskiego rdzenia Zebach. Czyli nie s, tylko z. I za bachtani znaczy, Panie Boże, czemu złożyłeś mnie w ofierze. Więc zdziwiłbym się, gdyby pierwsi odbiorcy tekstu nowotestamentowego Żydzi ówcześni, nie słyszeli tego echa ofiarowania Jezusa. Tak, że to i co bym powiedział, dobrze świadczy o autorach Ewangelii, że należy. Umieścić czy opisać to wydarzenie teologiczne w języku, który jest dobrze znany lokalnej ludności. Tak, To nie jest język Boga zbawcy z myśli greckiej czy mezopotamskiej, tylko właśnie bardzo lokalnej, żydowskiej. On to pokazuje, jak religie są naprawdę potężnymi wehikułami historii, bo oto w takim razie tradycja, która była ile tysięcy lat temu. 3000 nawet lat temu i paręset lat później jest obecna w Echach współcześnie. Przecież w tysiącach kościołów na całym świecie słychać o Baranku Bożym w ten sposób się o tym myśli. To jest fascynujące. Przejdźmy przez niewolę babilońską. Na ile ona była niewolą? Bo taka średnio była jako niewola. I jednocześnie wtedy, jak czytałam u was, dochodzi do zasadniczej zmiany myślenia o jachwe Ten Jachwę staje się Transcendentny. Nie potrzebujesz świątyni, bo świątynia została zbezczeszczona przez najeźdźców. Tak, znaczy to wydarzenia z początku VI wieku są wyjątkowe. I tak jak pisząc o historii Izraela, i Judy, i Żydów, za każdym razem staram się pisać tak, jakby. O normalnym ludzie, to znaczy nie ma prawideł nietypowych. Ludzie się kierują tymi samymi motywacjami, szukać trzeba wytłumaczeń, dla których mamy analogię, a nie, że to są jakieś wyjątkowe, ktoś robi inaczej niż gdzie indziej. Ale tu jest chyba wydarzenie bez precedensu. Otóż my mamy analogiczne doświadczenie po roku 722, przed naszą erą, kiedy zburzona została przez Asyryjczyków Samaria, czyli stolica północnego państwa. Wwiezieni zostali przedstawiciele elity dworskiej w głąb państwa asyryjskiego. Najpóźniejszy ślad ich istnienia datuje się bodajże z 701 czy 699 roku. Czyli to są jeszcze ci sami ludzie, którzy zostali stamtąd wywiezieni. a potem się rozmyli. I ich nie ma. Wtopili się w lokalne społeczności, gdzie zostali rzuceni przez Asyryjczyków. Czyli nie było żadnego mechanizmu, który by promował odrębność jachwizmu, tożsamość izraelską, ponad przynależność do jakichś wspólnot lokalnych i zostali ulegli medyzacji, kiedy byli w Medii, czy asyriozacji, kiedy byli w Asyrii. Natomiast inaczej ta ludność wywieziona do Babilonu zareagowała na początku VI wieku. I to jest dość rewelacyjne. Stworzono Trzy wehikuły, to słowo dzisiaj już padło, zachowania tożsamości, takiej odrębności. Pierwszy jest właśnie związany z Bogiem, mianowicie skoro bóstwo zostało wywiezione ze świątyni, czyli pojmane przez zwycięzców, to znaczy, że przegrało. Jest słabsze. Bóg naszych wrogów był silniejszy. nazor wszedł do świątyni, zabrał posąg, przetopił go na cokolwiek. My przegraliśmy. I w tym wypadku wierni mówią: No to w takim razie przechodzimy do obozu zwycięzcy. Ale Judajczycy zrobili inaczej. Powiedzieli: To jest zapewne wielka zasługa jednego człowieka, jak sądzę, którym był Ezechiel. Nowa religia jest zbudowana przez Ezechiela. I to, co widzimy dalej. Otóż Ezechiel mówi: Bóg tak naprawdę ukarał nas i to tego on chciał. To nie jest tak, że on przegrał. On to zaplanował. To chyba jest naprawdę nowatorskie, nie? Bo to przez jest całe tam, ta, tamtejsza religijność i Palestyny, ale i rzymska przecież, i grecka, no to właśnie taka kontraktowa. My wam ofiary, wy nas chronicie. Wy nas nie chronicie, to my wam nie będziemy dawać ofiar, tylko właśnie, jak mówisz, pójdziemy do tego. Tak, ale tu się splotło kilka rzeczy. To z jednej strony, to jest nowa formuła teologiczna, to znaczy, Bóg, nawet jeżeli fizyczna jego manifestacja, czyli świątynia i posąg, Dynastia, której ją ci opiekował, przegrali, to Bóg tak naprawdę nie przegrał, bo jest w niebie. Nie ma formy, nie ma kształtu, nie ma cielesności. Jest Bogiem transcendentnym, i to jest ewenement. To jest nowy pomysł. I wtedy ten Bóg może siedzieć w tych niebiosach nad tymi chmurkami i śmiać się, prawda? A tutaj wymyślicie, że ja zginąłem, a ja tak naprawdę i tak. To, to jest nauczka, To tak? jest nauczka, mm -hmm. która mm -hmm. była zaplanowana, żebyście, wygrzesznicy, zapłacili jakąś karę. I to pozwoliło zachować wierność temu bóstwu, bo ono nie przegrało. Ono nas tylko wystawia na próbę. Drugi element, który stał się jednocześnie elementem, nośnikiem tej odrębności, to jest jakaś odrębność tej wspólnoty, która do meblionu została wywieziona. I ona ma manifestację fizyczną, ponieważ ludność wywieziona. Zaczęła mówić językiem otoczenia i po babilońsku i po aramejsku, to były dwa języki wtedy dominujące, zaczęła ubierać się w lokalne zwyczaje, zaczęła korzystać z lokalnych lekarzy, uczyć się w lokalnych szkołach, i tak dalej, i tak dalej. No to jest naturalne, ale zachowała odrębność w tym sensie, że uznano, że bycie Jehudim, czyli pochodzącym z prowincji Jehud czy z Judy, jest jakąś wartością. I nawet nadano temu pewien symboliczny obraz, który jest związany z obrzezaniem. Obrzezanie jest zwyczajem higienicznym bardzo rozpowszechnionym. Stosowane jest w Egipcie, stosowane jest w całej Syrii, bardzo rozpowszechnione wśród ludności arabskiej. No i również przez Judejczyków było stosowane i to jest banalne. Natomiast opowieść o obrzezaniu, taką, jaką my mamy w Księdze Rodzaju, kiedy jako Abraham wyróżnik. zostaje pouczony, że to należy zrobić, bo to jest znak przymierza z Bogiem, to to ma sens wyłącznie w Mezopotamii, ponieważ my wiemy, że Babilończycy obrzezania nie stosowali. Czyli tylko będąc odmiennym od otoczenia, ta cecha fizyczna może nabrać znaczenia religijnego. Ona jest wyróżnikiem in plus. My jesteśmy tym przymierzem z Bogiem połączeni, czyli my jesteśmy w efekcie trochę lepsi, mimo że jesteśmy w tej niewoli. No i trzeci wehikuł, który będzie niezbędny, to są przemiany kultu. W normalnych religiach kult jest niezbędny do wiary. To znaczy, jak nie ma ceremonii, rytuałów, ofiar, ten dym nie pali się z tych zwierząt ofiarnych, to tak jakby Bóg nie był karmiony, w związku z tym to nie działa. Nie ma mhm. Ale tu właśnie to środowisko, moim zdaniem związane z Zechielem, wymyśliło, że tym nośnikiem nie musi być ofiara składana w świątyni, mogą być dwie inne rzeczy mogą być ofiary składane przez głowę rodziny, czyli że nie cała wspólnota reprezentowana przez króla albo kapłana jest pośrednikiem niezbędnym do tej komunikacji z Bogiem, ale że to może być każda rodzina. I tak jak przeczytamy w Księdze Wyjścia, ufundowano święto Paschy, które każdy z was weźmie jagnię i złoży ofiarę tego 14 Nisan, to to jest też nowość. Nie kapłan, nie król, tylko ty każdy Czyli religia do... staje się osobista. Staje się w każdym razie rodzinna, tak, ale mhm. nie wymaga instytucji pośredniej. I za tym idzie inna nowość, mianowicie, że może być indywidualna pobożność wyrażana modlitwą, psalmy, które były poezją liturgiczną odprawianą w różnych kontekstach świątynnych, nabierają kontekstu prywatnej pobożności. I mamy ślady tego, że na różnych okazjach stają się Poezją religijną, indywidualnie odmawianą. A to znaczy, że w tamtym czasie zaczyna się wykuwać idea narodu wybranego? No, Została sformułowana ekspresja z verbis. Mhm. W opowieści o Abrahamie. Ale w tym momencie, w okresie niewoli babilońskiej, tak? Tak. tak. Mhm. Następny etap po Jachwę jest opiekunem naszej dynastii, czyli opiekunem naszego państwa. Następny etap jest taki: Jachwę transcendentny jest związany przymierzem, z potomkami Abrahama. I ludność potomkowie Abrahama to jest naród wybrany. On się potem będzie dzielił i to Księga Rodzaju szczegółowo mówi, że są przecież potomkowie Izaaka i Jakuba i to jest Izrael prawdziwy, no ale Abraham zawarł przymierze i to również dotyczy Izmaela i tych naszych sąsiadów. Opieka nad narodem wybranym ma również kontrwątek, ponieważ naród wybrany, ta koncepcja idzie trochę w kierunku Nacjonalistyczno-ksenofobicznym, to znaczy, my jesteśmy narodem wybranym, my żydzimy Izrael, a jak ktoś nie jest Izraelem, albo na, współ z nami nie przynależy do tej wspólnoty, to jest, no nie będąc w tej wspólnocie, to no, jest gorszy. Ale autorzy Biblii prowadzą wewnętrzny spór, i między innymi w opowieści o Noem, kiedy jest mowa o pierwszym przymierzu zawartym przez Boga z ludzkością, to Noe jest reprezentantem całej ludzkości. I można powiedzieć, że przymierze Noego jest przymierzem ekumenicznym. Zresztą Abrahamowe też jest ponadlokalne. Ale widzimy w epoce perskiej i hellenistycznej, czyli w V, IV, III, II wieku, przed naszą erą, że wewnątrz judaizmu jest spór, czy jest to religia narodowa, czyli ma być nacjonalistyczna, trzeba być Żydem, żeby być poddanym Jachwę, czy jest to jakby jakby ciąg dalszy tej myśli, tej rewolucji ezechielowej, globalny Bóg całej ludzkości. Myślę, że te poglądy ścierały się przez cały czas formowania Biblii. Tu nie ma jednego poglądu, tylko one ze sobą rywalizowały. Po niewoli babilońskiej. Co się dzieje? Elita wraca, nie wraca? Właśnie wtedy się tworzy ten główny trzon intelektualny Biblii? Wtedy się zaczyna na pewno proces powrotowy, czyli tak. W 539 roku przed naszą erą Cyrus zdobył Babilon, rozsypały się struktury państwa haldejskiego, światem rządzą Persowie. W 525, czyli 14 lat później, Kambizes, król Persji, wchodzi do Egiptu, co też jest o tyle ważne, że prowadząc kampanię militarną w Egipcie do Egiptu trzeba zadbać o zaplecze. Persowie, które prowadzą kampanie wojskowe, na wielu frontach, byli jedni bardzo dobrzy, zresztą nie oni pierwsi, w tym, co strategowie mówią, że jest najważniejsze w wojnie, czyli logistyka. Gdzie będą zasoby zboża, gdzie będą zasoby broni. No więc trzeba wzmocnić również tereny, które są pomiędzy dużymi szlakami komunikacyjnymi, zasobami, czyli Mezopotamią, a Egiptem i po drodze jest Palestyna. I prawdopodobnie proces odbudowy osadnictwa w Jerozolimie i okolicy jest związany z strategicznymi potrzebami utrzymania komunikacji na Via Maris, czyli sztaku komunikacyjnym do Egiptu. Persowie wymusili powrót. To nie jest tak, że kiedy ogłoszono ogólną amnesję, wolność i wszyscy wywiezieni niegdyś z Jerozolimy mogą robić co chcą, to, że potomkowie judajczyków pakują się i natychmiast jadą do Jerozolimy, no, głównie dlatego, że oni tutaj w tej Babilonii są już od dwóch pokoleń, to jest bogaty kraj, dobra służba zdrowia, dobre uczelnie. No, dla porównania właśnie zaczynam zawsze od tej gospodarczego wymiaru. Uważa się, że z zasianego worka zboża w Mezopotamii zbiera się 10, a z zasianego jednego worka zboża w Palestynie zbiera się 3 do czterech. No więc Trzeba bardzo trudnej matematyki, żeby uznać, że w Palestynie jest lepiej. Raczej z, wydaje się, że to Persowie wymusili te powroty, strategicznie były im one potrzebne. Oznaczały to jakieś nadania, zarówno dla świątyni, która została odbudowana w Jerozolimie, jak i dla nowej elity, która w osobie namiestnika, osób związanych z namiestnikiem prowincji Jechud została osadzona w Palestynie i odtwarza się jakaś elita. I przez 200 lat, powiedzmy może 150, do czasów hellenistycznych, to jest najbardziej dla nas intrygujące, w historii Judejczyków, ponieważ zapewne wtedy powstaje najwięcej z tekstów Starego Testamentu, które my znamy, ale powstawały w środowisku mikrym. Jerozolima jest zamieszkana przez kilkaset osób w tym okresie. Cała prowincja Jechód jest zamieszkana przez kilka tysięcy osób. To jest jak mała gmina współcześnie. To jest niebywałe, jak bardzo było to puste miejsce. Ta rzeczywistość, zresztą w tekstach z epoki perskiej, pobrzmiewa, że jest bardzo dużo ziemi, tylko nie ma rąk do pracy. Trzeba szukać ludzi, którzy by przyjechali. Nie wiem, czy zabrzmiało to może współcześnie, że potrzebni są nam migranci, przybysze, którzy by nam pomogli rozwijać gospodarkę, ale tak było właśnie w IV wieku. A jak wygląda wtedy religijność? Co ze świątynią? Co z kapłanami? Co z rytuałami? Wtedy już nie można wizerunku pokazywać. No po tym. Zmianie, nie chcę powiedzieć, że traumie, bo się wydaje, że w tej Babilonii wcale nie było tak źle, no, ale zasadniczej zmianie jednak myślenia jest powrót i co, i dalej czcimy Jachwę, czy już nie używamy tego imienia? Co tutaj się dzieje? Czcimy nadal Jahwę, znaczy ten przełom, który nastąpił w czasie niewoli babilońskiej, jest przeniesiony do Palestyny. Jest też ewidentnie napięcie, to znaczy jest takie sformułowanie w nauce o micie pustej ziemi. Ktoś napisał taką książkę pod tym tytułem, że Biblia mówi, jak babilończycy pojmali Judejczyków, to wywieźli wszystkich. I przez 80 lat nie było nikogo w Jerozolimie i okolicach. I to jest nieprawda. Była grupa ludzi, która uniknęła deportacji, ale również oznacza to, że nie zaznała tej przemiany religijnej. I teraz oni są lokalni, na miejscu i mówią my mamy kult Jachwę, taki jak dziadek, pradziadek, to jest tradycyjne, tak, tak z zawsze mm. było. A tu przyjeżdżają urzędnicy przesłani przez Persów i mówią nie, nie. Jachwa już wcale nie jest taki, jak wy tam uważacie. Należy robić to tak, świątynia ma być taka, wierzymy w to. No i tutaj jest konflikt. On jest oczywiście nierówny, ponieważ to ci, którzy przyjeżdżają z władzą perską, mają władzę, mają narzędzia, mają wojsko, więc wymuszają. Natomiast istnienie tego, co po hebrajsku nazywa się Amharet, czyli lud ziemi, to pobrzmiewa w różnych miejscach w Biblii. To znaczy są elity jerozolimskie i lud ziemi, którzy jest nam wrogi. To są ci lokalni, którzy mają inne obyczaje. Tą samą odmienność, na przykład w księdze Nechemiasza albo w księdze Ezdrasza, sformułowano poprzez taką znowu ksenofobiczną antytezę my i oni. Wtedy powstał taki pomysł, to jest moim zdaniem narzędzie tylko literackie, że jest ten naród wybrany, my, Izrael, albo Judejczycy. I są bardzo liczne, w połowie mityczne, w połowie legendarne, ludy, które nas otaczały. I to są różni Chiwici, różni Gibeonici, albo Chetyci, nawet co jest zupełnym anachronizmem. I ta lista jest bardzo długa i oni są źródłem zła. Otóż za sprawą zwłaszcza kobiet, z którymi się my, możemy żenić, to oni nam te złe praktyki religijne będą serwować. I dlatego powinniśmy być niechętni tym złym ludom. I to jest taki jeden ze sposobów wprowadzenia odrębności. Judaizm i naród Izraela i inne narody, które są wrogie. Ale te mityczne ludy, trochę wymyślone, a trochę może jakimś tam reminiscencje przeszłości, mają powiedzieć o ludności lokalnej, która nie była w niewoli babilońskiej. A czy te przemiany, które się wydarzyły teologicznie w czasach babilońskich przeniesione do Palestyny, no je trzeba jakoś uzasadnić. Czy to wtedy pojawia się właśnie wielka historia o Mojżeszu, o prawach nadanych bezpośrednio od Boga, cała ta historia sprzed Królestwa Izraela, to wtedy jest no, wymyślana de facto? Tak, opowieść o wyjściu z Egiptu jest tak naprawdę moim zdaniem. Muszę zrobić zastrzeżenie, że gwiazdka teraz mm. takie przypisu. W opowieściach o Mojżeszu i Eksodusie jest niedużo, ale trochę śladów wiedzy o realiach egipskich. To prawda. Czyli autorzy, którzy piszą te tradycje, coś o Egipcie wiedzą, włącznie z znajomością kilku słów egipskich. Ale moim zdaniem, opowieść o tym, że Izrael jest w niewoli w Egipcie i ma być z niego wyprowadzony i zmierzać do ziemi obiecanej, jest to. Opowieść, która ma nam powiedzieć o wyjściu z niewoli babilońskiej i pójściu do ziemi obiecanej, tak jak miał to zrobić również Abraham. Nie wierzę w istnienie niewoli egipskiej w epoce brązu kiedykolwiek, natomiast widzę powód, dla której autorzy Biblii napisali taką. Legendarną historię, która ma być wzorem do naśladowania, a równocześnie tłumaczy naszą współczesność. Jesteśmy przybyszami z zewnątrz. Nie nie wierzysz, bo ci się to nie podoba, tylko rozumiem, że nie widać takich dowodów żadnych w historii. No ale tutaj muszę powiedzieć o tym, że nie wierzę, bo to, że nie ma dowodów, to jest jedno. I mm -hmm. można powiedzieć, jak nie ma dowodów, to czegoś nie ma, ale to jest słabe. Więc powiedziałbym, tu e, brak to jest dowodów. Dyskusyjne? Tak. Mm -hmm. e, wielu badaczy nadal. Mimo braku dowodów, ufa, że jakoś Izraelici kiedyś byli w Egipcie. Skoro tak jest napisane w Biblii, tak? tak? Mhm. Ja należę do tych, którzy nie ufam w to akurat. No to jest, nawiasem mówiąc, gigantyczny problem, zdaje się, na ile Biblię traktować jako źródło historyczne, a na ile jako źródło teologiczne, religii nie, nie, to Nie, nie? sprzeciwiam. Okej, okay, dobra. Biblia jest źródłem teologicznym, oczywiście, zawsze, i źródłem historycznym też, oczywiście, zawsze, tylko nie zawsze. Takim bezpośrednim. Znaczy, no ale to mi nie... chodzi, że jak czytać właśnie. No nie, ale właśnie to, co mówimy, hmm? że źródłem historycznym jest doskonałym, ale to nie znaczy, że jak mówi o Mojżeszu wychodzącym z Egiptu, to jest to źródło o istnieniu diaspory w Egipcie i wyjścia z Egiptu, tylko może być źródłem do intelektualnej kreacji kogoś w VI czy w V wieku, który ubrał Babilonię w stroje egipskie. Czyli Mojżesz niehistoryczny, Abraham niehistoryczny, a Saul, Dawid, Salomon mówiłeś kiedyś już w radiu naukowym, że nie? Tak. Z nich wszystkich obroniłbym tylko Dawida. Ale walną tego Goliata, czy niekoniecznie? Nie, nie no na pewno nie. Myślę, że byli kolegami. Nie, no teraz to żartuje. Teraz to żartuję. Nie, no o, o Dawidzie bym powiedział jest tak. Jak wiele postaci biblijnych, trzeba podzielić jakby na warstwy. To znaczy, opowieść o królu Dawidzie, który jest władcą wielkiego mocarstwa, nieprawda. Nigdy takiego państwa nie było i w X wieku Jerozolima nie była stolicą wielkiego królestwa. Natomiast osoba do której tradycji przypisuje się jakaś dynastia, że jest założycielem tej dynastii, która nosi tak nietypowe imię, bo imię Dawid jest imieniem, które nie ma paraleli, nie, nie, nie spotykamy nie pasuje, no. nie pasuje. Więc jeżeli wymyślano by imię dla swojego założyciela, Salomon byłby lepszy. Tak? Szlomo, związane jakoś z rdzeniem znaczącym pokój, postać symbolizująca mądrość. To jest świetnie wymyślona postać i ona jest wymyślona. Natomiast Dawid byłby wymyślonym wadliwie, więc myślę, że gdzieś jest ten jakieś ziarno historycznej pamięci o jakimś liderze, który pewnie jak się wyrzuci te wszystkie królewskie wątki wokół Dawida i te heroiczne, które są takim legendarnym, jak ten pojedynek z Goliatem, to będzie tylko Dawid, który jest na służbie u króla akisza z gad, jest wodzem pewnej bandy typu Habiru z XIV wieku. czyli Brandy takim... typu Habiru? Habiru byli, byli tacymi nieosiadłymi rozbójnikami, którzy najmowali się różnym władcom do robienia... Najemnicy tacy. Czystek, tak, do różnych takich porządków, mm -hmm. powiedzmy. Najemnicy. I Dawid opisany jest w ten sposób w księdze Samuela w krótkim momencie, tak, że on jest na służbie u króla Akisza, napada na różne plemiona, przywozi z tego dary. To w takiego Dawida wierzę, to znaczy, to jest możliwe, że kiedyś on istniał. Czy to był XII, czy XI czy XI wiek, tego nie wiem. I moim zdaniem się nie dowiemy. Ale możliwe nawet, że jego potomkowie to jest w prostej linii późniejsza dynastia Ale w, w Jerozolimie. Po, po co to co autorzy Biblii mieli tworzyć fikcyjnych królów, skoro przez parę dziesiąt lat czy stuleci byli królowie prawdziwi? Bo królowie prawdziwi byli źli z punktu widzenia redaktora Biblii. Bardzo wyraźnie w momencie kiedy powrócili Judejczycy ze niewoli babilońskiej do Jerozolimy, to muszą stworzyć nową narrację. One nie mogą się oprzeć na dawnej tradycji, kiedy funkcjonowanie wspólnoty jest skoncentrowane wokół króla i dworu, ponieważ to kogoś musimy obwinić za to nieszczęście. No nie Boga, bo Bóg jest dobry, to obwiniliśmy królów. Czytając Księgi Królewskie, Księgi Kronik bardzo wyraźnie widać, że to są ich wina, królowie grzeszyli, oni byli sprawcami całego zła. I teraz jest też ważna, wracamy do wątku religijnego, tak archimistycznego. I tu jest absolutna przemiana, ale ona jest też konsekwencją logiczną tych wydarzeń. Do niewoli babilońskiej, czasy królestwa, rzeczywistość, w tym prawo, pochodzi od króla. Król oczywiście, jak nadaje prawo, to mówi: Bóg tego ode mnie chciał, to jest przepis, który macie teraz stosować. W momencie jak nie ma króla, a w V-IV wieku Żydzi już mieszkają w Jerozolimie i Palestynie bez monarchy, potrzebują prawa, ale nie mogą odwołać się do króla. W związku z tym omijają króla i to jest źródło bezpośrednio od Boga. No ale też nie ma tak, że Bóg bezpośrednio komuś dyktuje. I tu potrzebna jest Mojżesz. Tu potrzebna jest instytucja nadania prawa, czyli skonstruowania zestawu przepisów, które zostało Przyniesione fizycznie nieko przez Mojżesza od Boga i my, jako ludzie, przestrzegamy tego prawa, bo ono pochodzi od Boga via Mojżesz, a nie od Boga via król, jak było jeszcze przed niewolą. Strasznie ciekawy psychologiczny mechanizm się wyłania, bo na ile dobrze to rozumiem i tak interpretuję. Oto elita została na kilkadziesiąt lat wywieziona do Babilonu. Tam zadbali o swoją tożsamość, ale jednocześnie nie żyło się tam źle, bo bogaciej. Potem ich cofnęli do tego prowincjonalnego w gruncie rzeczy terytorium i żeby sobie poradzić jakoś z tym cofnięciem, Zbudowano całą tę opowieść o powrocie, o ziemi obiecanej, że tu jest wyjątkowo, może się wydaje, że nie jest, ale tak naprawdę tu jest wyjątkowo, że my jesteśmy wyjątkowi. To jest jakaś wielka opowieść psychologiczna chyba. No trochę tak. Znaczy, e... Ja wiem, że tutaj jest mnóstwo założeń, ale tak się ale jakoś tak to rysuje. Nie A wielu założeń, tylko generalnie też po prostu, jak interpretować te sformułowania, tak? Abraham ma pochodzić z Ur haldejskiego. Haldejczycy są w Mezopotamii od VIII, VII wieku. Więc to rzeczywistość jest, dotyczy wyłącznie epoki perskiej, w epoce babilońskiej i perskiej, którzy mogą mówić o Ur jako haldejskim. Czyli to jest w tym momencie, a nie żadna starsza rzecz. I on otrzymuje od Boga opowieść. Idziesz do ziemi mlekiem i miodem płynące. To jest propaganda. Powiedzenie takimi słowami komuś w Mezopotamii, że on pójdzie do Jerozolimy, czy Hebronu, czy Berszewy. Zresztą Berszewa na granicy już z pustyni Negev naprawdę nie jest krajem mlekiem i płynącym. To jest tworzenie takiego PR-u. To jest zachęta. Idźcie tam, tam jest świetnie. Do tego jeszcze Abraham usłyszał: tam potomstwo Twoje rozmnoży się i będzie liczne jak gwiazdy na niebie i piasek w morzu. Będzie taki demograficzny sukces a prowincja Jehud w IV wieku, to jest parę tysięcy ludzi. Więc jeszcze I im się nie udało wówczas. Tak, no raczej znaczy ja myślę, że to jest trochę na zasadzie chcielibyśmy i w ten sposób zachęcamy pozostałych, żeby do nas dołączyli. Warto pamiętać, że przedstawiciele populacji żydowskiej, czy judejskiej, w niewoli babilońskiej, miała ciągłość osadniczą do XX wieku naszej ery. Są rodziny, na przykład znana rodzina Sasun, która pochodzi z Bagdadu, żydowska, i oni mówią, że oni są tam od VI wieku przed to naszą erą. prawdziwymi Bagda, Oni są kamien, prawdziwymi Żydami. Nie jak ci wszyscy przyjezdni sprzed tysiąca lat tak, na przykład. Oni nie? przetrzymali państwo perskie, przetrzymali najazdy arabskie, i oni są zawsze w tym samym miejscu od VI wieku przed naszą erą. Czyli nie wszyscy do Jerozolimy chcieli wrócić. Ja nie chcę tutaj być oskarżona o to, że zadaję jakieś takie głupie pytania, czy się czepiam, ale naprawdę bardzo mnie fascynuje w pewnym sensie biblijne skupienie na rodzaju jedzenia. Bo oto czytamy w opisie Paschy, to się ma dziać w Egipcie, to jest opis jak na przyjście anioł w Egipcie i plaga, że pierworodni zginą. Ale jeśli krwią baranka będą pomazane drzwi, to Bóg będzie wiedział, że tam są, jest jego naród wybrany i tam tak nie jak będzie. Bez tego nie wie. Tak jakby bez tego. No, no dobrze, to, to ty powiedziałeś, to było złośliwe. No i teraz o co chodzi? Czytamy tak, że przez 7 dni jeść będziecie prześniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów Waszych, bo każdy kto od pierwszego do siódmego dnia jeść będzie to, co kwaszone, usunięty zostanie z domu Izraela. I dalej. W pierwszym miesiącu, od wieczora czternastego dnia tego miesiąca, aż do wieczora 21 dnia, będziecie jedli prześniki Przez siedem dni nie będzie kwasu w waszych domach, każdy bowiem, kto jeść będzie kwaszone, usunięty będzie ze społeczności Izraela, zarówno przybysz, jak i tubylec. I dalej jest to kontynuowane, nie będziecie jedli nic kwaszonego, we wszystkich siedzibach waszych jeść będziecie prześniki Kwaszone to jest rozumiem chleb na zakwasie po prostu, taki, co a rośnie. taki co rośnie. A nie kwaszone to maca. O co tutaj chodzi? To są połączenia tak naprawdę w tych opisach w księdze wyjścia są połączone dwa święta. To znaczy święto paschy, dla której ustanowiono datę 14 Nisan i przez tydzień jest świętowana. Pierwszy wieczór sederowy jest najważniejszy. Zostało nałożone z innym świętem, zapewne starszym, Przaśników właśnie, który jest rodzajem Wydarzenia w kalendarzu liturgicznym, może nie że typowym, ale zdarza się w różnych miejscach, czyli że jest rytualne oczyszczenie od między innymi kwasu na początku roku. Ja nie chcę sprowadzać tego do takiej racjonalizacji obyczajów religijnych, ale rytuał religijny i wytłumaczenie prawami boskimi pewnego obyczaju, jest dla wspólnot religijnych typowe. I tutaj na wiosnę był taki obyczaj, że zanim się normalny sezon wiosennych upraw rozpocznie, to przez tydzień mamy żyć macą. I wówczas to jest odnowienie, tak? Teraz wszystko po tym tygodniu będzie wiosennie nowe. Prawdopodobnie to jest kontekst tego święta Prześników, które może przez przypadek, może z umyślnie zostało nałożone w kalendarzu z Świętem Paschy, który ma inną genezę. Święta Paschy nie było rolniczym świętem pierwotnie, tylko właśnie świątynnym. Jaki był judaizm w momencie działalności Jezusa? Nie jeden, mhm. było ich kilka. Józef Flawiusz, czyli żydowsko-rzymski, pracujący w Rzymie historyk pod koniec I wieku naszej ery, pisze, w tym czasie w czasach właśnie Jezusa i wcześniej, że w judaizmie istnieją szkoły filozoficzne. I on mówi o faryzeuszach, saduceuszach, mówi o eseńczykach, których pewnie możemy łączyć z jakąś wspólnotą mieszkającą nad morzem martwym i to są różne odłamy, które inaczej interpretowały przepisy rytualne zwłaszcza, ale też teologiczne. Ale ci saduceusze to jacyś dziwnie zupełnie nie pasujące do tego jak rozumiemy religię, bo nie wierzyli w nieśmiertelność duszy. No to na co ta religia? Ale Flawiusz mówi tak: najpobożniejsi są faryzeusze, bo oni przestrzegają wszystkich przepisów, które są zapisane w Torze, oraz tych, które są przekazane w tradycji ustnej. I to są faryzeusze i uczeni w piśmie, których w Nowym Testamencie widzimy. Jezus się z nimi spotyka i oni interpretują, czy mają wersję judaizmu, którą Jezus podziela. To też należy przypomnieć, że Jezus mówi o judaizmie w wersji faryzejskiej. On jest jakby zgodny z tym, co faryzeusze w głównych Taką liniach... Taką mają złą prasę. Oni zostali źle opisani w Nowym Testamencie, specjalnie niejako. Ale Jezus nie ma z nimi problemu jako wykładnia judaizmu, nie jest odrębna. Odrębna jest z saduceuszami i Józef Flaviusz mówi tak. Jak faryzeusze byli pobożni, to od, od nich różnią się saduceusze, bo nie są jeszcze bardziej pobożni. Ale oni przestrzegają tylko przepisów zapisanych w Torze. Jak czegoś nie ma w Torze, to oni to odrzucili. Nie ma żadnego tradycji ustnej, żadna mądrość nienapisana. Oni uważają, że tylko to, co jest w tekście. W Torze nie ma nieśmiertelności duszy. To nigdzie nie jest w że powiedziane. Pierwszy raz o nieśmiertelności duszy w ogóle w Biblii mamy zdanie w drugiej księdze machabejskiej, to jest tekst napisany koło setnego przed naszą erą, czyli bardzo późno. Więc ewidentnie mamy trzy że. W pierwszym wieku przed naszą erą i pierwszym wieku naszej ery nadal są możliwe różne judaizmy. Jedna, która wierzy, a druga, która nie wierzy w nieśmiertelność duszy. No i to jest judaizm ze swoimi różnorodnościami. Później te odmienności nawet trwają, choć faryzejski judaizm zdominował rabiniczny judaizm i ewidentnie jest tą wersją obowiązującą w późniejszych czasach, choć jest taka hipoteza, że od dwóch szybko powiem o dwóch rzeczach, w Misznie, czyli tekście upisanym przez rabinów postfaryzejskich, powiedzmy, kontynuujących to, którzy zbierają właśnie tę tradycję ustną, którą faryzeusze akceptują, mówi się, a jest rabi, który powiedział tak, a inny rabi powiedział, że inaczej, a jeszcze inny rabi powiedział, że inaczej, a potem są sformułowania, ale są jeszcze inni, zawsze anonimowo, którzy uważają jeszcze inaczej. I jest taka hipoteza, to Shaya Cohen, taki wybitny znawca judaizmu ze Stanów Zjednoczonych, przedstawił hipotezę, że ci inni, a zawsze anonimowi, to są przedstawiciele szkoły saducejskiej czy postsaducejskiej, którzy mają, gdzieś są na peryferiach judaizmu. Ci rabini nie chcą ich imion przywołać, bo to są jakby ich konkurenci w wersji religijnej, ale na porządku mówią, że mają jakieś poglądy, i te poglądy przywołują. Uczciwe. Uczciwie naukowo. I punkt dojścia w 8., 9., 10 wieku już naszej ery w Mezopotamii bardzo rozwinie się grupa religijna Karaimów, którzy kontynuują judaizm, ale właśnie są tam cechy, które my znaliśmy tysiące lat wcześniej w wersji saducejskiej. Tylko tekst, żadnej tradycji ustnej. Interpretacja jest zawarta w gramatyce, tak naprawdę, więc trzeba studiować tekst. No i może to są kontynuatorzy tego, czym byli Saduceusze tysiące lat wcześniej? Jest, to się generalnie w nauce przyjmuje jako jedną z możliwych wyjaśnień. I kwestia rytuałów w judaizmie zaginęła całkiem po niewoli babilońskiej. To już jest religia no, intelektualna, religia słowa, tak? I tak i nie. Rok temu mniej więcej wyszła książka, która mam nadzieję, że niedługo będzie wydana po polsku, bo absolutnie na to zasługuje. Jonathan Adler jest jej autorem. Nazywa się to Origins of Judaism. To jest archeolog, który pokazuje materiał źródłowy, archeologiczny, w którym judaizm w, z instrukcjami, które my znamy z czasów Jezusa, synagoga, mikwa, naczynia rytualne itd. To wszystko się dzieje od pierwszego wieku przed naszą erą. Dla okresu wcześniejszego nie ma nic. Nic nie istnieje. I według niego. Momentem przełomowym są 50 lat drugiej połowy II wieku przed naszą erą, czyli od rewolucji machabejskiej, które tworzą państwo żydowskie z dynastią hasmonejską, do roku mniej więcej setnego przed naszą erą, tworzy się nowa jakość religijna, która stanie się z czasem judaizmem, ale dla okresu wcześniejszego, w zasadzie o judaizmie. Nie można mówić. I to, o czym zaczęliśmy naszą rozmowę, że to judaizm to proces. Wielkim etapem dochodzenia jest wybór Jachwy jako Boga Dynastycznego w IX wieku. Następnym etapem jest stworzenie Jachwy Transcendentnego i mechanizmy zachowania tożsamości w VI wieku, a później Wojny machabejskie i przemiany religijne w drugiej połowie II wieku, które nadały judaizmowi kształt, który już znamy z Nowego Testamentu i późniejszych czasów. Nie mogę się z Tobą nagadać, już powinnam kończyć, ale muszę o to zapytać. Stosunek chrześcijan do Żydów. Mówię już o tych czasach, kiedy chrześcijanie w związku z decyzjami rzymskimi zaczęli być dominujący wobec Żydów. To cała historia, jak to wyglądało pod względem takim życiowym, codziennym dla Żydów. Ale ja bym o Jana Chryzostoma chciała zacytować, też z waszej książki, tam to znalazłam, przeciwko Żydom i Judaizantom. Jan Chryzostom w latach 84 wieku żyje. Święta nędznych i nieszczęsnych Żydów nadchodzą. No i dalej mówi o tym, że nasi niektórzy w nich uczestniczą. Od tego złego zwyczaju pragnę Kościół teraz uwolnić. Synagogę określa słowem nora Żydów. Czy antysemityzm jest wynalazkiem chrześcijańskim? Antysemityzm towarzyszy chrześcijaństwu od początku. Może nie od początku i od Jezusa i Pawła, ale już redakcja Ewangelii, w którym powiedziano, że faryzeusze to są źli, oraz że za śmierć Jezusa odpowiadają kapłani przede wszystkim, a nie władza rzymska, jest Konceptem, który ma przełożyć winę na Żydów. No bo Rzymianie zaczęli być z nami, więc trochę. Tak. Nie tyle dlatego, że Rzymianie przez, zaczęli być z nami, co my przestaliśmy być Żydami. To znaczy, w dziejach apostolskich jest opisane takie spotkanie, rozmowa, w którym wersja przyszłego chrześcijaństwa Pawła zdarzyła się z wizją Piotra. I Piotr mówi, to, co będziemy robili w przyszłości, to znaczy, my musimy być wszyscy Żydami i powiedzieć, my, my Żydzi, że Jezus był Mesjaszem i nas zbawił, i teraz jesteśmy. I to dalej nasza religia Jesteśmy żydowska. w judaizmie z Mesjaszem, który przyszedł. A Paweł powiedział, no ale to jest bardzo niewygodne, bo czy oni będą się chcieli obrzezywać, czy oni się wyrzekną tego kotleta wieprzowego, Skoncentrujmy się na tym, co ważne, że trzeba wierzyć w Jezusa jako Mesjasza i wierzyć w istnienie prawa boskiego, które w Biblii zostało zapisane. A takie drogą... drobiazgi jak obrzezanie i wstrzemięźliwość od wieprzowiny, zostały zarzucone. I to jest początek rozchodzenia się drogi chrześcijaństwa od judaizmu i dopiero później właśnie sformułowano antyżydowskie w brzmieniu. Zapisy w Nowym Testamencie, które mają pokazać różnicę, tak? Jezus już nie jest zwykłym Żydem, tylko jest i jego uczniowie, mimo że są Żydami przecież, Galilejczykami, ale próbuje się to rozróżnić, być, o, żydowska wina, a my jesteśmy. Nie Żydami. Profesor Łukasz Niesiołowski z Pano, dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, autor książek. Ja bardzo Państwu polecam Historia Żydów w Starożytności od Tomtesa do Mahometa, napisane wspólnie z profesor Krystyną Stebnicką. Już wspominałam, ale to nie jedyne książki Łukasza Niesiołowskiego, a to nie jest jedyny odcinek, w którym Łukasz wystąpił w Radiu Naukowym. Linki zostawiam. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Radio Naukowe. Ależ to było ciekawe, prawda? Wiem, że są tutaj na kanale wielcy fani tematów religijnych, jak i osobiście profesora Niesiołowskiego z PANO. Dla mnie te rozmowy to również jest czysta intelektualna przyjemność. Dajcie znać, co Was najbardziej zaskoczyło, bo dla mnie, szczerze mówiąc, chyba najbardziej interesujący był ten sprytny teologiczny wynalazek, że skoro nasz Bóg nie ma świątyni, bo została zniszczona, to niech to będzie Bóg potężniejszy transcendentny taki który świątyni nie potrzebuje. Niezwykle interesujące odwrócenie dotychczasowego myślenia. W kolejnym odcinku numer 165 zajmiemy się odróżnianiem medycyny od pseudomedycyny, od tak zwanego altmedu, z naukowego ale i społecznego punktu widzenia, a także etycznego. Bardzo 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 gorąco polecam. A te słowa nagrywam dla was z Torunia, gdzie zbieram kolejne nagrania. Jestem na światowym kongresie Kopernikańskim. Jeśli chcecie śledzić poczynania Radio naukowego zaglądajcie na Facebooka i Instagrama szczególnie na ten drugi kanał wrzucam więcej zdjęć i filmów z zakulis a tymczasem do usłyszenia to był podcast radio naukowe więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie bądźmy w kontakcie dobrego dnia